każdy z nas chyba czyta i słucha, że właśnie jednak no, często mówi się, że żyjemy w okresie posttożsamościowym, postpatriotycznym, że właśnie patriotyzm europejski to jest taka nowa kategoria, ale pamiętam taki artykuł nie tak dawno właśnie w Gazecie Wyborczej jednego z takich lewicowych członków. Patriotyzm jest jak rasizm, właśnie, że to jest relikt z czasów, gdy hordy plemienne walczyły o terytorium, żywność i kobiety. Cytat. Ale żeby nie było tak, właśnie to też no, obecny poseł, prawda, i to znaczący Janusz Palikot dwa miesiące temu, niecałe półtora, na jednej sesji mówi, że polskość jest przeżytkiem i Polacy muszą się jej wyzbyć, prawda? Więc widać, że jest taka tendencja bardzo krytyczna wobec patriotyzmu i to są też poważne pytania, które sobie trzeba zadać, prawda? Czy to jest okres postpatriotyczny? Myślę, że tak naprawdę za tym jest właśnie u lewicowych najczęściej pragnienie, żeby stare struktury wymazać i zbudować lepsze nowe po prostu. To nie jest negatywne, tylko pozytywne myślenie, że zbudować nowe społeczeństwo, które będzie uniknie właśnie tych hord plemiennych i tak dalej. Ale pod spodem, ja o tym chciałbym mówić z perspektywy antropologicznej, pod spodem jest filozofia indywidualizmu, że jednostka jest monadą, że każdy ma, nie ma żadnych więzi szerszych, one nie są realne, one są czystą konwencją po prostu właśnie. A reakcją jest, co przedmówcy wspomnieli, właśnie plemienność, czyli nacjonalizm, właśnie kibolstwo. Jeżeli się zakłóci pewne naturalne więzy, to one albo się deformują właśnie w takie no, prymitywne i brutalne, właśnie wzrost nacjonalizmu. Zresztą widzimy to też nie tylko na takim poziomie kibolstwa, ale czy właśnie w polityce francuskiej, prawda no, Le Pen, rodziny Le Pen, które są poważnymi aktorami na scenie politycznej, ważnymi, prawda, ale w Holandii, w Danii, w takich państwach Norwegii, które wydawało się, że już są postpatriotyczne bardzo. Nie mówię o Węgrzech czy w Polsce, prawda, też to są elementy, które uczestniczą w życiu publicznym i w życiu politycznym. A z drugiej strony, myślę, tak druga reakcja to jest pewien wzrost cynizmu w traktowaniu wtedy patriotyzmu. I to właśnie było w momencie kryzysu wyraźnie widać, kiedy politycy, wiedząc, gdzie jest w demokracji demos, jednak w państwie, w którym, z którego są wybrani, no grają tym po prostu bardzo wyraźnie właśnie przeciwko, na jakichś akcentach ksenofobicznych, przeciwko innym czy coś takiego. No, albo właśnie, czy też ekonomiczny, no w Wyborczej czytałem parę dni temu, jak właściciel banku Pekao S.A. włoski wykończył makarony Malma, a na ich miejsce wchodzą włoskie makarony, powiedzmy sobie to. No i tak no, od tego by mnożyć, to jest ten wiar ekonomiczny, o którym mówiliśmy. I o takich przykładach można by sporo mówić właśnie, że pewna dosyć pragmatyczna gra o swój sukces właśnie zastępuje myślenie o patriotyzmie. To jest jedna teza. Druga, że jest to, patriotyzm jest czymś naturalnym i o czym za chwileczkę się rozwinę i trochę ponadczasowym. Ja sobie przypomniałem, jak się zastanawiałem, przypomniałem sobie 19 pieśń z Ksiąg Wtórych Kochanowskiego. O Kochanowskim się w szkole jeszcze uczy, mam nadzieję, właśnie nie w bloku nawet, ale się już na pamięć nie uczy pewnie, a ja się jeszcze uczyłem na pamięć. Jak tak się zastanowiłem, to w tej księdze 19, o dobrej sławie się to nazywa, tam jest i od obywatelu, który troszczy się w kategoriach dobra wspólnego, który jest członkiem NGO, chociaż te słowa oczywiście nie padają, nawet patriotyzm nie pada, i jak być obywatelem liberalnego państwa prawa. To tam wszystko jest napisane i myślę, że wystarczy właśnie poczytać bardzo już starego, a jednak aktualnego Kochanowskiego, żeby znaleźć się w XXI wieku. I teraz istotą jest właśnie, że to co jest jakoś chrześcijaństwo przyniosło do Europy i co stanowi specyfikum Europy, o czym by można było bez końca, to jest idea osoby, czyli człowieka jako bytu udarzonego godnością, rozumnego i wolnego i społecznego, który się realizuje w więziach z innymi. I stąd, powiedzmy, z nauce wyższej Kościoła, ale to Aristotelesa też znajdziemy u Greków, rzecz jasna, są naturalne społeczności, rodzina, ojczyzna i ludzkość. Wtedy się poszerza po prostu właśnie, a po drodze może być region, po drodze może być Europa, to też oczywiście jest dobre. I to jest niesłychanie głęboko ufundowane w ludzkim myśleniu, nawet na poziomie języka, prawda? Słowo naród, prawda? Nation czy nation, to już jest bardzo ważne. Patria, ale matka, ojczyzna, macierz. Ja jestem właśnie z Wrocławia, to myśmy wrócili do macierzy, prawda? Po 1000 lat, co prawda, ale jednak.
Więc jest, to są też na poziomie jak języka, jak to jest, znaczy apater, patria, no to już w starożytnej Grecji, starożytnym Rzymie, prawda, te pojęcia znowu no są bardzo głęboko ufundowane. I powołam się na Jerzego Jedlickiego, żeby właśnie wziąć kogoś, kogo szanuję, z innej tradycji, prawda, który po prostu pisze, państwo potrzebuje spoiwa moralnego, elementarnej wspólnoty wartości swoich obywateli. Naród potrzebuje poczucia historycznej ciągłości, afirmacji dziedzictwa, a przynajmniej wyróżnionej jego części. Człowiek potrzebuje identyfikacji, poczucia tożsamości, przynależności, tego, co się zowie zakorzenieniem. To są naturalne potrzeby i jeśli ja się właśnie jakoś stara instytucjonalnie obciąć czy przyciąć przez system edukacji politycznej, prawny czy coś takiego, się wynaturzają właśnie i się nie da wykorzenić, tylko można zdeformować po prostu, niestety. Takie mam przekonanie. A z tego rosną i tak by ostatnia myśl, bo tych właśnie tutaj warto mówić długo o kręgi Solidarności właśnie, że najpierw pierwszym kręgiem jest moja rodzina, gdzie mamy właśnie Solidarność, to znaczy odpowiedzialność, poczucie odpowiedzialności i tożsamości, prawda? Rodzina, następnie naród, może się znowu mała ojczyzna, te kręgi mogą być może być więcej, ale naród jest tu ważnym kręgiem i potem ludzkość i one się dopełniają, faktycznie jest w miarę uniwersalny z założenia, a nie ksenofobiczny z definicji. Po drugie właśnie kręgi to właśnie horyzontalnie się rozszerzają te kręgi, po drugie można by właśnie wertykalnie w patronizmie zawarta jest solidarność z pokoleniami przeszłym i przyszłym, tak? To znaczy jednak ten moment, że coś otrzymaliśmy, zostaliśmy w jakiś sposób zrodzeni w pełnej tożsamości, to nie był jakiś wybór i mamy przekazać i przekażemy w lepszym czy gorszym stanie, ale przekażemy po prostu właśnie to. Tutaj sobie pisałem dawno, ale to mądre słowa księdza Tischnera z etyki Solidarności. Codziennie staje przed nami sprawa ojczyzny. Ojczyzna przychodzi ku nam jako jakiś dar. Zarazem od nas zależy trwanie ojczyzny. Mimo, że ojczyzna jest dobrem, jej los zależy od nas. To znaczy możemy ją najwyżej ją zdeformować i przekazać ją zrujnowaną i głupią następcom, ale nie możemy od tego uciec po prostu. Właśnie, a możemy mądrą i zreformowano. To od nas zależy po prostu. I stąd właśnie to myślenie o przyszłości w wymiarze gospodarczym, na przykład w wymiarze gospodarczym jest ważne, bo właśnie brakiem tej solidarności jest na przykład zadłużenie państwa. To jest, my dziś nasze konsumujemy, obciążając przyszłe pokolenia. Czy w ogóle, to też o czym trzeba mówić, że jest etyka dystrybucji, to jest ważna sprawa, ale jest też etyka wzrostu i one są w napięciu. Jeżeli dzisiaj dużo dystrybuujemy, to mało inwestujemy w przyszłość, ale znowu, jeżeli dużo w przyszłość, to... Więc to jest temat stałej debaty właśnie. Moja teza jest, patrycyzm jest pewną formą miłości do ludzi i ona jest, jeżeli nie jest zdeformowana, to jest dobrze, a potem się aktualizuje w konkretnych decyzjach ekonomicznych, politycznych, nauczyciela akademickiego, no, w różnego typu profesjach i działaniach. Więc też można mówić raczej ogólnie o patriotyzmie niż o... Chociaż w pewnych wymiarach można oczywiście o tym mówić. I ostatnia sprawa, właśnie no, taki czas jak nasz potrzebuje cichego patriotyzmu. Właśnie ten patriotyzm taki i otwartego rzecz jasna, właśnie, że taki plemienny i jest zakrzywiony w kompleksach i mitach. I to karmi się kompleksami i mitami, jest czymś niebezpiecznym właśnie, ta deformacja. A ta cicha strata patriotyzmu, to jest określenie Helinka Gruzińskiego właśnie. Wydaje mi się, ci taka obywatelska jest coś bardzo ważne. I żeby już skończyć, to podam taki przykład, który mnie, dla mnie eksfizyka, no fizyka tak gdzieś tam głębi duszy, no to się, fizykiem się już umiera, że tak powiem, to już jest na życie, ale właśnie trochę, który liznął matematyki, a profesor jest tutaj lepszy, to znaczy mówi akurat, a dni temu chyba bank wybił monetę Stefana Bonacha, no wielkiej postaci, to wasz wstyd mówić, że tak powiem, zresztą też zapoznany, może dlatego trzeba powiedzieć, Stefana Banacha, no od przestrzeni Banacha, to powiedziałem, to wystarczy dla każdego, właśnie w latach 30. samouk, genialny samouk, ale też wielki dydaktyk, autor podręczników, dziekan wydziału, tworzący tę polską szkołę matematyczną, ale też właśnie we Lwowie, rzecz jasna, ale też właśnie zaangażowany w pracę studentów bardzo, taki też społecznik matematyczny, można powiedzieć. No i jako takiego geniusza matematycznego, największego w Polsce bez wątpienia, w latach 30. przyjeżdża do niego John, już wtedy był Janusz na początku, von Neumann. Znowu takie nazwisko od przestrzeni Neumanna, że
że w ogóle się uginają kolana każdemu, kto w tych dziedzinach troszkę studiował, z misją od Norberta Wienera z Ameryki, no wtedy są odległości oczywiście ogromne, że Wiener właśnie myśli nad cybernetyką, czyli potem już informatyką późniejszą i chce, no i potrzebuje Banacha jako osoby absolutnie niezastąpionej po prostu, żeby, i że zaprasza do Stanów, daje świetne warunki i tak dalej, a ten mu tłumaczy, że jest tutaj zakorzeniony, że tutaj właśnie pisze podręczniki, zakłada, tworzy samą szkołę myślenia, że nie może pojechać, że nie pojedzie. Rok później, wydaje mi się, drugi raz przyjeżdża von Neumann z tą samą misją i daje czek od Wienera, w którym pisana jest jedynka. I mówi profesor, Wiener mówi, panie profesorze, do Banacha, że pan dopisał tyle zer, ile potrzeba, żeby móc pan, żeby pan przyjechał jednak do niego na kolami. A popatrzył pan, mówi, to za mała suma, by opuścić Polskę. No i to oczywiście, dzisiaj takiej ofiary nie potrzebujemy, w świecie globalnym, Stany są blisko i tak dalej. Ale ten rozmiar odpowiedzialności, solidarności z innymi, bezinteresowności, myślę, dalej powinien być inspiracją dla nas w Polsce, w III Rzeczypospolitej.